Witajcie, nazywam się Remigiusz Szczepław, jestem jezuitą i dyrektorem Nowej Szkoły Podstawowej w Łodzi. Na tej stronie tutaj macie wszystkie informacje na temat szkoły. Język angielski będzie językiem wiodącym, codziennie lekcje angielskiego od pierwszej klasy do ósmej, a w klasach siódmej i ósmej też przedmioty dwujęzyczne, czyli prowadzone w innym języku. Wszystko po to, żeby tak młodzież nauczyć angielskiego, że to jest ich język do pracy, do działania. Szkoła mieści się w centrum przy ulicy Żeromskiego 26. Jesteśmy teraz w jednej z klas. Wszystko jest nowe. Ławki nowe, meble nowe, wszystko odmalowane. W każdej klasie mamy monitor multimedialny do pracy, zupełnie innej niż do tej pory widzieliście ją w szkole. Nauczyciele się tym posługują, są szkoleni, żeby móc go wykorzystywać, żeby nie tylko wisiał, ale żeby był używany. Zupełnie inna jakość nauczania, połączenie tego, co Mocni w Duchu robią w Łodzi i jezuici. To jako fuzja jest naprawdę czymś mocnym. Chcemy wychowywać dzieciaki do takiej integralności, aby religia, wiara przenikała się ze wszystkim, co myślą, jak działają, co robią. To, co nas już charakteryzuje w naszej pracy duszpasterskiej, to na przykład po bierzmowaniu młodzi, którzy u nas w parafii są bierzmowani, a w to też wejdą uczniowie naszej szkoły, nie odchodzą z kościoła. Dalej kontynuują przygodę piękną z Panem Jezusem. Podobnie z pierwszą komunią świętą w szkole. Ona będzie w sposób bardzo indywidualny, tak jak to robiliśmy teraz ostatnio i już uczniowie naszej szkoły, którzy przychodzą do klasy czwartej, mieli komunię u jezuitów w kościele, właśnie w ramach już przygotowania do szkoły w zupełnie inny sposób. Możecie popatrzeć właśnie na naszej stronie, jak to wyglądało. Jest rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas, także Was bardzo serdecznie zapraszamy. W szkole mamy bardzo dobrą kadrę, ludzie wierzący i pasjonaci, nauczyciele z pasją, którzy lubią uczyć, kochają dzieciaki i sami tutaj przychodzą ze swoimi dziećmi. To jest ciekawe. Przychodzą do nowej szkoły i od razu przenoszą też swoje dzieci, bo widzą inną jakość, w którą sami chcą być zaangażowani. To myślę, że też pokazuje od razu, jaką szkołę chcemy tworzyć. Co czwartek w naszej szkole mamy integrację od 17 do 19. To jest tak na wszelki wypadek, gdyby były jakieś perturbacje od września. Chociaż nasza szkoła spełni wszystkie wymogi sanepidu, duża szkoła, a mało dzieciaków, więc sobie ze wszystkim poradzimy. Ale co czwartek są nauczyciele, są wychowawcy, są WF-iści i mamy takie zabawy integracyjne, które teraz widzicie. To jest też taki dobry czas, że rodzice się poznają, rozmawiają ze sobą, dzieciaki się też poznają, zaczynają tęsknić bardziej za szkołą, chcą być, widzimy tę radość. To nie jest zobowiązujące, ci co są na wakacjach, to są na wakacjach, ale jak ktoś wraca, to tutaj jest i razem chcemy być, bo razem tworzymy piękne dzieło, super szkołę.